panią wójt, panią burzonę Bielo, witam radnych, witam pracowników urzędu, witam sołtysów, witam media. Na wniosek i takim linii wprowadza się do porządku obrad w punkcie 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Lipie na lata 2022-2031 oraz po punkcie 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązującej przy wyliczeniu zwrotu kosztów jednorazowego przewozu wynikającego z artykułu 39a ustawy Prawo Oświatowe i podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia zebrania wiejskiego, na którym ma być dokonany wyrok sołtysa Zabrzyski oraz podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów Albertowej. Tak, obrad z tymi zmianami, które przedstawiłem. Otwarcie sesji stwierdzenia pełnomocności, przyjęcie porządku obrad, wybór sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z 58. sesji Rady Gminy Lipie, powołanie komisji uchwał, wystąpienie zaproszonych gości, wnioski, uwagi radnych i sołtysów dotyczące stanu porządku i czystości w gminie. Informacja na temat ogłoszenia przetargu w okresie międzysesyjnym oraz o wynikach przetargu rozstrzygniętych. Informacja z realizacji wniosków przekazanych podczas 57. sesji i Komisji Wspólnej Rady Gminy oraz zgłoszonych bezpośrednio do Urzędu Gminy Lipie. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiska wypracowanych przez Komisję w okresie międzysesyjnym. Poczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz przestrzegania prawa i porządku publicznego w sprawie budżetu gminy na 2023 rok. Poczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez wójta gminy Lipie projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033. Poczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez wójta gminy Lipie projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem. Poczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości finansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok w gminie Lipie. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2023. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Lipie na lata 2022-2031. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałej Komisji Rady Gminy Lipie na 2023 rok. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązującej przy wyliczeniu zwrotu kosztów jednorazowego przewozu wynikającego z artykułu 39a ustawy Prawo Oświatowe. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia zebrania miejskiego, na którym ma być dokonany wybór sołtysa oraz Zabrzyskich. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów Albertowych. Informacja wójta gminy Lipie z pracy całego do 25 listopada do 29 grudnia 2022 roku oraz informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy Lipie w wyżej wymienionym okresie, a także przedstawienie podsumowania działań gminy w 2022 roku. Interpelacje, zapytania radnych, wnioski, uwagi radnych sołtysów i zakończenie obrad 49. sesji Rady Gminy Lipie. Czy są jakieś uwagi, ewentualnie inne propozycje do porządku obrad? Jeżeli nie ma, kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad? Wyszykowski Zbigniew za, Borys Marian, Kilian Andrzej, Kilian Zbigniew, Kąt Izabela, Kotala Ryszard, Kuck Ewa, Majszek Jacek, Mączka Janusz, Podgórska Alicja, Szczepania Krzysztof, Widera Mariusz, Poźniak Piotr. Na 13 obecnych, 13 za. W punkcie 3 porządku mamy wybór sekretarza obrad. Proszę o zgłoszenie kandydatów. Kto jest za tym, aby Janusz Mączka pełnił funkcję sekretarza obrad? Wyszczykowski Zbigniew za. Zboryc Maria, Kilian Andrzej, Kilian Zbigniew, Kąt Izabela, Kotala Ryszard, Kuck Ewa, Majszek Jacek, Mączka Janusz, Podgórska Alicja, Szczepania Krzysztof, Widera Mariusz, Poźniak Piotr. Na 13 obecnych, 13 za. W punkcie 4 mamy przyjęcie protokół z 58. sesji Rady Gminy Lipie.
zapoznałem się z protokołem 58 sesji Rady Gminy Lipiec dnia 8 grudnia 2022. Z protokołem ujęte są wszystkie zagadnienia. Protokół jest do wglądu, proponuję przyjąć bez czytania. Kto jest za przyjęciem protokołu z 58 sesji Rady Gminy Lipiec bez czytania? Bystrzykowski Gmin jest za. Gorzel Maria, Kinan Andrzej, Kinan Zbigniew, Kond Izabela, Kotara Ryszard, Kuc Ewa, Majsza Jacek, Mączka Janusz, Podgórska Alicja, Szczepania Krzysztof, Widera Mariusz, Koźniak Piotr. Na 13 obecnych 13 za. W punkcie 5 mamy powołanie komisji uchwały wniosku. Proszę o zgłoszenie trzech kandydatów. Pani Kto jest za tym, aże klasowy były komisji uchwały wniosku? Bystrzykowski Zbigniew za. Gorzel Maria, Kinan Andrzej, Kinan Zbigniew, Kond Izabela, Kotara Ryszard, Kuc Ewa, Majsza Jacek, Mączka Janusz, Podgórska Alicja, Szczepania Krzysztof, Widera Mariusz, Koźniak Piotr. Na 13 obecnych 13 za. W punkcie 5, 6 mamy wystąpienie zaproszonych gości. Czy pan przewodniczący chciałby coś powiedzieć? Bardzo proszę pana przewodniczącego Rady Powiatu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałbym przyszedłem się na tę sesję, dlatego że chciałbym podziękować Radzie Gminy, Pani Wójcik, Pani Skarbnik za dofinansowanie drogi. Dlatego chciałbym wyraźnie podkreślić, że jak słyszę czasami, że ta droga niektórym jest niepotrzebna, już parzymy drogą, co to musi być. Nie, proszę Państwa, gdyby się Rada Gminy i wszyscy ci, którzy nie dołożyli, ta droga by nie zaistniała. Chciałbym tu głośno powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo duże wydarzenie dla gminy Lipiec, dla mieszkańców gminy Lipiec. Dlatego, że mieszkańcy gminy Bręczyca czy Pobudzka nie są zainteresowani drogą z Lipia do Parzyny. I oni oficjalnie głośno mówią, jeżeli tą drogę udało się sfinalizować, a tutaj mówię, kłania się nisko, dlatego, że bez waszej pomocy, bez waszych pieniędzy nie byłoby tej drogi. Dzisiaj wiemy, że ta droga będzie zrealizowana. Już praktycznie zostało 6 miesięcy, bo w czerwcu ma być oddane. I trzeba z tego się cieszyć, bo poprawi to warunki bezpieczeństwa mieszkańców gminy. I także dlatego mówię głośno i oficjalnie, dziękuję bardzo. Nie tylko ja, mój starosta. Chciałbym powiedzieć, że ta droga była 4 razy zgłaszana do różnych projektów. I przez 4 razy nie otrzymała żadnych dopłat. Również ostatnio, gdy była zgłoszona, znalazła się na 17 miejscu na liście rezerwowej. A chciałem powiedzieć, że na dzisiaj wszystkie te, co byli przed nami, czyli tych 17, nikt nie realizuje drogi. Bo ostatnio znaleźliśmy się praktycznie na pierwszym miejscu rezerwowym. Gdyby była możliwość, gdyby zostały pieniądze z tych wcześniejszych, ci co mieli przyznane po przetargach. No ale wiemy, że dzisiaj przetargi wychodzą drogą. Ale jak mówię, na 17 miejscu była, a na dzień dzisiejszy jest na pierwszy, na rezerwie. Czyli wszyscy, nikt nie realizuje takich inwestycji. I tu trzeba, mówię, podkreślić, bo to jest inwestycja duża, to jest kwota prawie 12 milionów złotych. Także tu w tym miejscu chciałbym jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie podziękować i radnym, i pani wójt, i pani skarbnik, i wszystkim tym, którzy się tu do tego przyłożyli. A naprawdę jest czego dziękować, bo tym też trzeba być wyraźnie, że mieszkańcom i tu w końcówka Lipia. No trudno się żyło, to jest praktycznie, ta droga w tym miejscu wygląda nie tylko źle, ale bardzo źle trzeba wybrać. Te domy są blisko, samochody ciężarowe jeżdżą, no bo to też muszą jeździć, no bo mamy tutaj przedsiębiorstwa, które muszą być, no. Bo nie będzie przedsiębiorcy, będzie miejsc pracy. Także chciałbym tutaj jeszcze raz bardzo podziękować. Myślę, że te wszystkie zobowiązania, o których mówiłem w ciągu tego roku, co było do realizacji, te wnioski, to zostało zrealizowane. Bo tak, na Brzuskach, gdzie pani sołtys jeszcze, o lusterko, to lusterko jest na Brzuskach. O te sierżanty, jak to wołał zawsze sołtys z Julianowa, są na tym Julianowie zrobione. Bo pan sołtys mówi, że nie wie, ale pan radny mówi, że są. Co pan radny? To dobrze. No, czyli jest to zrobione. Pasy i zamkowie to zostały przeniesione. Także myślę, że te rzeczy wszystkie zostają porobione. To będzie na pewno, będą jeszcze, bo tutaj mówię o gałęziach, że trzeba porozmawiać, to będziemy próbowali to robić. Chciałbym tu też w tym miejscu powiedzieć wyraźnie, jakby było potrzebne KPO, bo gdyby gmina dostała 10 milionów, powiem,
50 milionów, to byśmy sobie z tym radzili lepiej. Ale niestety KPO jest zblokowane i tak to wygląda. A te pieniądze są ograniczane. To, co mówię, dalej powtórzę, że pieniądze, które płyną z paliwa, z akcyzy, z VAT-u, powinny być w miejscach tak jak gmina, jak powiat na naszym terenie. Tego nie ma. Nie to, że rząd nam zrobił łaskę, że raz na pół lat czy na ileś da nam na drogę. To nie jest. Bez różnicy jaki będzie rząd. Ja tu nie próbuję nic przygrywać do tych czy do tych. To musi być zapisane, bo tutaj my jeździmy, my płacimy za to paliwo i z tego pieniądze bierze państwo. A powinno to być dawane co roku na drogi, na gminę, na drogi, na powiat. Także ja chciałbym to tylko powiedzieć, jakie są problemy jeszcze, to ja ciągle mówię, że my żyjemy tutaj na co dzień, pani wójt, czy nawet radni, czy sołtysi, jak jest problem, dzwonią do mnie i nie to, że czekają na sesję, tak niekiedy słyszę, ktoś czeka na sesję, bo na sesję powie, no jak kiedyś na przykład pani Kinga jechała i pójść nie, no to co ja czekam na sesję, jak trzeba to zaraz działać. No i dlatego mówię, i ona wieczorem czy w nocy dzwoni i każdy jeden. I ja mówię, że jest taki problem, to chciałbym, żeby to rozwiązywać na bieżąco. Co mogę, pomogę. Jestem sam jako radny gminy Lipie, no tak to trzeba powiedzieć wyraźnie, bo gmina Czepice ma 3 lat. Chciałbym następnym razem głosujcie na swoich, nie głosujcie na z innych gmin, dlatego że nie są zainteresowani później tym terenem. No to trzeba powiedzieć wyraźnie. Ja nie mówię, że robią to na złość, ale zawsze, jak mówię, koszula jest bliższa ciała. I ten. W związku z tym chciałbym życzyć państwu w nowym roku zdrowia, pomyślności, wszystkim pracownikom, wszystkim mieszkańcom gminy. Jeszcze raz, wszystkiego najlepszego w 2023 roku. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Proszę na nasze pytanie jeszcze, pani Gminie. Wspomniał Pan na przykład Zręczycy czy takich terenów, ich ta tutaj nie interesuje. Ale chcę zaznaczyć, że z tej drogi nie tylko będą korzystać mieszkańcy Lipia czy Marzynie, tylko no, można powiedzieć z całej Polski. Przecież ludzie, różni ludzie jeżdżą, różnymi samochodami z różnych terenów. Więc jeżeli będą jechać odpowiednią, dobrą drogą, wszystkich to będzie cieszyć. Więc nie mówią, że to tylko nam będzie służyć ta droga, Parzymiechom, Nowarodowi. Dziękuję. Panie Przewodniczący, w tym miejscu jeszcze powiedzieć, to, że ta determinacja Pani, Pana Jacka, Pana Przewodniczącego i Pana Woźniaka i wszystkich tych przez tyle lat, które było wojowane, nie było, to dzisiaj by nie było tej drogi. Ja mówię o tej determinacji Pani Wójto, ciągle powtarzała ta droga i mówię, że nie ta determinacja tych ludzi, a tamci ludzie naprawdę, oni mają, ja wam powiem jedno, bo gdyby oni mieli wszystkie drogi idealne, to by wtedy pomyśleli o Oliwiu, ale oni mają gorsze szczęście. Dziękujemy panie przewodniczący. My również dziękujemy i panu staroście i zarządowi za to, że przychylili się i przeznaczyli te pieniądze na tą drogę, o którą tyle lat żeśmy zabiegali. I myślę, że ta współpraca zawsze układa się dobrze i kiedykolwiek coś jakiś jest problem, to zawsze dzwonię do pana, czy tam do pana starosty i ten problem zostaje rozwiązany. Także bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo i przystąpiłem do punktu 7 wniosku uwagi radnych z Otysu dotyczącego punktów i czystości w gminie. Bardzo proszę. Nie ma. Jeżeli nie ma innych uwag, to w punkcie 8 mamy informację na temat ogłoszonych przetargów w okresie międzysesyjnym oraz wynik przetargów w okresie gminy. Bardzo proszę. Dzień dobry. Proszę państwa, 10 listopada zostało ogłoszone drugie postępowanie przetargowe dla zadania budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Rębienice, Szlacheckie, Szyszków, etap drugi. Zostały złożone 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ZTHU Stanisław Krupiński, ulica Wesoła 13 z Wrzosowej na kwotę 10 867 102 zł. Proszę Państwa, tutaj chciałam w tym momencie powiedzieć, że ta oferta była w drugim postępowaniu niższa o 473 tysiące niż w postępowaniu pierwszym. Także no, tutaj dobrze, że ogłosiliśmy to
drugie postępowanie, gdyż no, ta kwota jest dosyć duża, pół miliona. Umowa została już podpisana 22 grudnia z firmą na wykonanie inwestycji. 20 grudnia zostało ogłoszone postępowanie dla zadania budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków etap 2 i 3 oraz wymiana wodociągu z rur AC na rury PE na terenie miejscowości Zimnowoda. Tutaj oferty wykonawcy mogą składać do 5 stycznia do godziny 9. To były tylko te dwa postępowania. Proszę następny. Jeżeli chodzi o wnioski, tutaj jest wniosek sprawdzić oznakowanie przy remoncie w Nakowie. W lipcu 2021 roku był wykonywany taki kompleksowy projekt organizacji ruchu. Akurat na tym odcinku drogi nie było tam, nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości dotyczącej oznakowania. Wprowadzono tam jedynie dodatkowe oznakowanie tej drogi wewnętrznej, która biegnie z prawej strony tutaj strażnicy. Jeżeli chodzi o ten wniosek, to był jeden wniosek. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radny Kiman. Pierwszy dom, co jest, tam jest znak, zakaz zatrzymywania się i pieszy przechodzą. I jest teraz postawiony znak przystanek. To się tak powie, że tak, zakaz zatrzymywania się i przystanek. To znaczy powiem tak, tam, tutaj ja... Zaraz za tym komisjem pierwsze znaki. Rozumiem. To chodziło, bo znak przesunął 20 metrów, znak zatrzymywania się i przystanek. To chciałam powiedzieć, to znaczy tutaj wniosek, ja odniosłam się do tego, co jest w obrębie remizy w Nakowie. Jeżeli chodzi o ulicę Gomińską, tam są do usunięcia według tego nowego projektu organizacji ruchu i dostawienia bodajże właśnie chyba 3 znaki. Także to też będzie skorygowane. Tak, to na pewno jest tam uwzględnione w tym projekcie. Są tam znaki. Zakaz zatrzymywania się przy stanie jest zrobiony. No jest to zatrzymywanie się przez 20 metrów dalej jest problemem. To tutaj Pani mówi, że jeszcze w styczniu po prostu do tego konkretnego przypadku się odniesie. Dziękuję bardzo. W punkcie 10 mamy informację o pisma skierowane do Rady Przewodniczącego Rady Gminy. Pismo pytało bardzo wniosek o uwzględnienie zadania w budżecie gminy na 2023 rok jako pełnomocnik pana Damiana Bugaja w związku z niepodjęciem w chwili obecnej przez organy wykonawcze i uchwałodawcze gminy Lipie żadnych działań zmierzających do wykonania w 2022 zadania, o którym mowa we wniosku z dnia 7 września 2022 złożonym do sygnatura GS004-2-2022. Przesłałem także do wójta gminy Lipie, wnoszę o uwzględnienie w budżecie gminy Lipie na rok 2023 zadania obowiązujące wykonanie sieci wodociągowej kanalizacyjnej w sposób umożliwiający wydanie warunków przyłączenia oraz faktyczne przyłączenia do przedmiotowej sieci działek o numerze ewidencyjnym 2127/3-2155-07 włożonych w Tankowie OWM 003 gmina Lipie, które zlokalizowane są w pasie drogowym drogi powiatowej 2016 S. Jak już zostało podniesione w powołanym powierze wniosku dnia 7 września 2022 Rada Gminy Lipie po omówieniu przedmiotowych ewidencji podczas posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz przestrzegania prawa i porządku publicznego Rady Gminy Lipie w dniu 31 maja 2022 stwierdziła zasadność jej wykonania. Do chwili obecnej tak nie przyczyniono żadnych działań w kierunku jej realizacji, pomimo licznych próśb właścicieli wyżej wymienionych działek, a także przez pana Damiana Bugaja prowadzącego w tych działkach działalność gospodarczą. Do tej pory gmina wybyła i wydała prawie 150 tysięcy złotych ze środków publicznych na wykonanie sieci wodociągowej w rejonie wymierzonym wyżej wymienionych działek, do której jednak nie ma przyłączyć się prawie żaden właściciel lub użytkownik nieruchomości zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej.
dziś nie wiadomo, jaki były jej często, pomimo jej zrealizowania, nie jest możliwe nawet wydanie warunku przyłączenia do wykonanej sieci w danej jakomości zlokalizowanej w jej obrębie. Mając na uwadze na względzie powyższe, w pełni uzasadnionym jest uwzględnienie omawianego zadania budżetu gminy na 2023, o co mandat mój wnosi. Ja bym przekazał to do Komisji Finansów. Następnie mamy... Komisja Finansów analizowała wcześniejsze pismo. W imieniu do Soty Zimnowoda z Wieczorek, w imieniu mieszkańców Zimnowy zwracam się z prośbą o zdarzenie kwestii poprawienia warunków oświetleniowych na razie gminy Zimnowodzie poprzez przeniesienie jednej lampy na liczcie na słupie przy posesji 123 na słup przy posesji 124, na którym nie ma żadnej poprawy oświetleniowej. Proszę o pozytywne prośby. W punkcie 11 mamy informację przewodniczącej komisji o pracy poszczególnych komisji i stanowiskach wypracowanych przez komisję w okresie międzysesyjnym. Tak, wcześniej tego pisma, jeżeli bardzo bym poprosił, aby się radni może ustosunkowali odnośnie tego pisma do odnośnie tych działek pana Bugaja. Bardzo. Proszę. Pan przewodniczący, nie może może jako kolega także radny. Mamy nawet wyników tego pracy Komisji Finansów. Bo do czego mamy się? Bardzo proszę przewodniczący Komisji Rozwoju Finansów. Komisja Finansów Publicznych analizowała to pismo. Tam jest masa zarzutów bezpodstawnych, wystawnych z palca o niegospodarności gminy i tak dalej, i tak dalej. To już Państwo słyszeli. Jeśli jest taka wola rady, możemy jeszcze raz na tym przysiąść. Opinia komisji była taka, żeby to przełożyć do rozpatrzenia w 2023 roku. Możliwości budżetu są jakie są, no niestety nie jesteśmy w stanie przeprowadzić tej inwestycji. Takie jest moje zdanie. Ale jeśli jest wola rady, komisja może jeszcze raz się pomyśleć na tej sprawie. Dobrze, bardzo proszę. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, no to bardzo proszę, żeby się jeszcze raz ustosunkować do tego. I proszę bardzo, bo dyrektor się ryszał. Ale według mojej wiedzy, no co tam było tego, pociągnięte przez rzekę nawet było, nie? Pociągnięte. No i no, nie rozumiem, jak się nie można tego podłączyć do sieci. Może panie mówić, bo nie wiem, nie wiem, bo ja też otrzymałam właśnie to pismo, tylko chcę zauważyć, że ten pan wcale nie prosi, ale wynosi przez kancelarię prawną. Czyli jako kancelaria żąda od gminy założenia wodociągu i kanalizacji, bo tam czytamy, że pomimo licznych próśb, tam nie było próśb, tylko są same żądania, które są napisane przez kancelarię prawną. Można i tak, oczywiście, po prostu, tu nikomu nie robi na złość. Myśmy prostszą drogą, niższymi kosztami przeprowadziliśmy wodociąg przez rzekę i przecież ten wodociąg jest tam z tyłu, prawda? Więc ja nie wiem, no nie stoi na przeszkodzie, żeby muszę się dogadać z panem Kodymiem i pociągnąć sobie na tą linię. Nie wiem, bo ten pan przecież ze mną nie rozmawiał, więc ja tak naprawdę nie znam potrzeb ani tej firmy, ani tego pana, bo nikt w życiu nie prosił mnie o rozmowę, ani o jakby podjęcie działań w tym zakresie. Ja tylko dostaję pisma, które są firmowane przez kancelarię prawną. Bo nie pamiętają o tym, żeby się opominać o coś, ale nie pamiętają o swoich obowiązkach. Ale mamy ściągnięte, powiedzmy, wodociąg od państwa Zapiszy z różnych działek. Powiedzmy, nie, bo pan jest właścicielem, jest pan Brzęczek, później jest gmina i miało to iść do niego, nie? Ale to ma być rozpatrzone w przyszłym roku, w 2023 roku. Tak, oczywiście, jeżeli będzie taka wola rady, ja nie widzę żadnych problemów, tylko wtedy trzeba będzie wyłączyć jakąś inną inwestycję, prawda? Bo ten budżet jest mocno napięty. Wiemy, że i Gleśniska, i powiatowa droga, i kanalizacja, remielizacja Szyszków 2 miliony 300 musi być
ja nie widzę problemu, tylko no, to są jakieś też priorytety, prawda? No, my nie możemy realizować wszystkich działań, tylko musimy jakby decydować i wybierać te, które zdaniem Rady są najważniejsze. No jak? Ale no to po co było ciągnięte przez rzekę, a teraz będzie trzeba ciągnąć nogi? Znaczy, no my tego nie robimy teraz, no bo nas na to jest po prostu, ale to jest nie stać. Myśmy wtedy na te czasy, kiedy prosił przedsiębiorca, bo był na sesji przecież pan Godynia, prosił o to, wybraliśmy krótszą drogę i najtańszą, prawda? I myśmy to zrobili. No przecież od Godyni to nie... Wie, żeby ktoś z nami rozmawiał, bo przecież, bo to też, przecież nie jesteśmy dla ludzi radnym, zależy też na przedsiębiorcach, zależy na mieszkańcach, tylko to trzeba rozmawiać, trzeba przyjść, wyjaśnić, czym jest problem. Ale pisanie jest przez kancelarię prawną, to chyba nie jest jakimś takim skutecznym rozwiązaniem. Komisja budżetowa może poprosić tego przedsiębiorcę, niech przyjdzie na tą komisję budżetową, no i po prostu porozmawiać, no bo żeby później wiedział, na czym to i komisja, i ten właściciel, na czym stoi. Dobrze, no ale obejdzie, bo może nawet mecenas, może nawet nie wiadomo kto przyjdzie, ale ma być jakiś przedstawiciel. No może przyjść nawet mecenas. Jeżeli jest kancelaria prawna, to prowadzi, no to pełnomocnik pomaga, żeby przyjechać z kancelarii tego. Pełnomocnik nie wyjaśni, na czym, o co normalnie się rozchodzi, czy o tej dociągnąć tylko ten kawałek, czy normalnie, no ja nie wiem, ale to jest bez sensu, żeby teraz długo nigdzie nową inwestycję robić. A nie się przeciągnąć do Gotyni, na ten tam gdzieś czy nie? Dlatego, że no tak mówię, nikt mnie nie prosił o rozmowę. Samą wodę, nie? Samą wodę ciągle. Ale nikt nie prosił nas o rozmowę. No nikt, no po prostu... Dobrze, dlatego mówię, żeby pan przewodniczący wysłać pismo do właściciela, kiedy będzie jakaś komisja finalna, no, mówić. Dobrze, dziękuję bardzo. I teraz bardzo proszę poszczególnych przewodniczących, jakie stanowiska wezwane przez Komisję w okresie międzysesyjnym, Komisja Finansów. Witam. Komisja Finansów w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie. Było to posiedzenie w dniu 8 grudnia. Było to też wspólnie zaopiniowane z Komisją Rewizyjną. Opinia Komisji w sprawie budżetu gminy na 2023 rok. Opinia ta została na 4 członków Komisji Finansów, została wyrażona pozytywnie. Członkowie wszyscy 4 z jednogłośnie zagłosowali za przyjęcie proponowanych wniosków budżetu. Z porządku obrad został wycofany wniosek, analiza wniosków złożonych na zebraniu miejskim w Paszkiewach 15 listopada 2022 roku na kolejne spotkanie Komisji Finansów. I mamy jeszcze było podsumowanie miejsc sprzedaży mienia na terenie gminy w 2022 roku, a ma się to tak, że gmina nabyła w 2020 roku do 7 grudnia jedną działkę o powierzchni 0,0040 hektara decyzją administracyjną o przeznaczeniu na drogę w Kromlinach. Zbyła w 2022 roku do 7 grudnia 2022 roku zbyła 3 działki, w tym jedną działkę budowaną w grupie o powierzchni 0,7266 hektara za kwotę netto 135 850 zł. Jedną działkę budowlaną za kwotę o powierzchni 0,0147 hektara za kwotę netto 2952 zł. I jedną działkę rolną w Lindowie o powierzchni 0,3480 hektara za kwotę 9600 zł. Ponadto opracowaliśmy plan pracy Komisji na 2023 rok. Pragnę dodać, że Komisja w 2022 roku odbyła 10 posiedzeń. To wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Komisja Rolnictwa. Komisja Rolnictwa Międzysesyjna spotkała się w dniu 29 grudnia. Omawiane było podsumowanie. Pani Ania Komendacka przedstawiła nam, że w tym roku realizowano 3 programy środowiskowe. Dofinansowanie do odbioru azbestu, dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków i dofinansowanie do wymiany źródła ciepła. Komisja zaleca kontynuację tych programów w następnym roku. W bieżącym roku komisja zebrała się 6 razy. Omawiano
zagadnienia związane z realizacją planu pracy oraz bieżące problemy. Komisja zatwierdziła jednogłośnie plan pracy na rok 2023. W sprawach bieżących omawialiśmy wywóz nieczystości. Przedstawiona została oferta GS POP-u i oferta dotyczy wywozu nieczystości z miejscowości takich Julianów, Lindów, Stanisławów, Szyszków, Rębielice Szlacheckie, Proniny, Danków, Lipie, Albertów, Chałków, Babieni i cena za jeden kurs 9-metrowej beczki wynosi 280 zł. Pozostałe miejscowości z terenu gminy Lipie, które znajdują się, cena wynosi 350 zł brutto za jeden kurs. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Komisja rewizyjna. Komisja rewizyjna spotkała się 8 grudnia wraz z Komisją Budżetową. Komisja podsumowała plan pracy Komisji za 2022, opracowała plan pracy Komisji na 2023 rok oraz wydała pozytywną opinię. 3 członków Komisji było za w sprawie budżetu gminy na 2023. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Komisja Świata. Dziękuję bardzo. W punkcie 12 mamy odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego w sprawie budżetu gminy na 2023 rok. Bardzo proszę pana przewodniczącego o czytanie. Opinia Komisji w sprawie budżetu gminy na 2023 rok. Komisja Dochody na zadania określone w innej komisji.
rok. Plan wydatków na zadania inwestycyjne z wykazu zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji na rok 2023. Plan wydatków na programy i projekty współfinansowane w 2023 roku ze środków pochodzących i duży strukturalnych funduszy spójności. Plan finansowy wydzielonego rachunku dowodów na 2023 rok. Plan dowodów i wydatków z tytułu opłat zagospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok. Dochody i wydatki z tytułu wpływu z opłat i kar za korzystanie z środowiska w 2023 roku. Plan dowodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, program inwestycji strategicznych w roku 2023. Zadania planowane do realizacji w 2023 roku. Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Kieślicka, dokumentacja. Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Stanisławów, Rynku, Wilnianów, dokumentacja. Dobudowa oraz modernizacja osiedlenia ulicznego w gminie Lipie. Rozwój sieci wodociągowej w gminie Lipie. Opracowanie dokumentacji na budowę Brzoch. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z wyposażeniem przez ekspertów w Lidzowie. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków etap pierwszy i trzeci w miejscowości Zimnowoda. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przełączami w miejscowości Wybielice Szlańskie, Szyszków, etap drugi. Budowa boiska w miejscowości Parzyniewie. Budowa kanalizacji w miejscowości Albertów. Cyfrowa gmina. Budowa przystanków, wykup działek, modernizacja świetlic. Przedstawione do realizacji zadania na 2023 rok są najpilniejsze i będą wykonywane wówczas, jeżeli przestały prowadzić by tym bardzo oszczędną i zdyscyplinowaną gospodarkę finansową. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego wnioskuje, aby zrealizować wszystkie zadania zaplanowane w budżecie na 2023 rok. Projekt budżetu zawiera wszystkie możliwe źródła dochodów własnych, subwencji, dotacji celowych oraz środków do dofinansowania inwestycji, lecz nie wiadomo, czy zostaną one w pełni wykonane, czy ich realizacja zależy będzie od wielu czynników. Należy dołożyć wszelkich starań na pozyskanie tych środków, które mogłyby wprowadzić dodatkowe zadania inwestycyjne, a potrzeb na terenie naszej gminy jest bardzo wiele. Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych bez środków pomocowych jest obecnie niemożliwe. Dlatego też należy czynić starania, kanalizować zgłoszone programy pomocowe, aby składać odpowiednie wnioski w tym zakresie. Wniosek w sprawie budżetu gminy na 2023 rok został poddany pod głosowanie przez członków Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów oraz Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. W głosowaniu radnym wzięło udział 4 członków komisji, którzy głosowali w następujący sposób. Za pozytywną opinią 4 osoby, przeciwnych głosów nie było, wstrzymujących głosów też nie stwierdzono. Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, komisja wnioskuje jednogłośnie o uchwalenie na 59. sesji Rady Gminy Lipie proponowany przez wójta gminy Lipie projekt budżetu na 2020 rok. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I teraz poproszę o czytanie opinii Regionalnej Izby Rachunkowej w Katowicach o przedłożonym wójta gminy Lipie projekcie uchwały regionalnej prognozy finansowej na lata 2020-2023 oraz o projekcie uchwały budżetowej 3 uchwała, proszę o opinię. Ustawy o finansach.
publicznych. W projekcie wieloletniej prognozy finansowej zawarto dane określone zgodnie z przepisem artykułu 226 ustawy o finansach publicznych. Wartości przyjęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i w projekcie budżetu na 2023 rok są ze sobą zgodne w zakresie wyników budżetu związanych z tym kwotą przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Dochody i wydatki bieżące na lata objęte prognozą ustalone zostały przy zachowaniu zasady, o której mowa w artykule 242 powołanej na wstępie ustawy o finansach publicznych. Prognoza kwoty długu została sporządzona z zachowaniem relacji, o której mowa w artykule 243 wyżej powołanej ustawy o finansach publicznych. Skład stwierdzi, że powyższy warunek zostaje spełniony przy dokonanym przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego wyborem długości okresu stosowanego do wyliczenia tej relacji dla ostatnich 7 lat. Stosowne do regulacji zawartej jest znowelizowane w artykule 9 ustaw, zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. W załączniku do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano przedsięwzięcia zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie o finansach publicznych. Zakres przewidziany dla organu wykonawczego upoważnień nie budzi zastrzeżeń. Skład orzekający wskazuje, że w projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2033 nie wprowadzono upoważnienia dla organu wykonawczego do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Do projektu wieloletniej prognozy finansowej w myśl regulacji zawartej w artykule 226 ustawy o finansach publicznych dołączono objaśnienia przyjętych wartości zawierające informacje uszczegółowiające dane, o których mowa w artykule 226 tej ustawy. Skład orzekający wnosi następującą uwagę do przedłożonego projektu. W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć WP limit zobowiązań jest wyższy od limitu wydatków dla przedsięwzięć pozycja 1.3.2.4 oraz 1.3.2.5. Skład orzekający wskazuje na konieczność optymalnego, a zarazem ostrożnego zarządzania finansami jednostki ze względu na zachodzące zmiany uwarunkowań społeczno-ekonomiczne, zwiększające ryzyko prowadzenia gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Stosownie bowiem do przepisu artykułu 230 opinię do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany przedstawianego wraz z projektem uchwały budżetowej Regionalna Izba Obrachunkowa wydaje ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach, na które zaciągnięto powinno się osiągnąć zobowiązania. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, przedstawiony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zaopiniowano ją w sentencji. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Żarnowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wielkie projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem. Wydaje się pozytywną opinią przedłożoną przez Wójta Gminy Wielkie projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Siódmy skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dokonał analizy przedłożonego tutejszej Izbie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Projekt uchwały budżetowej opracowany został na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych. Skład orzekający ustalił, co następuje. W projekcie budżetu zaplanowano dochody budżetu w wysokości 42 411 885, w tym dochody bieżące w kwocie 28 326 835 zł. Wydatki budżetu w wysokości 51 402 072, w tym wydatki bieżące w kwocie 28 280 022 zł. Zaplanowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących, a zatem spełniony został wymóg wynikający z artykułu 242 ustawy o finansach publicznych. Planowany deficyt ma wynieść 8 990 187 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody wskazane w artykule 217 ustawy o finansach publicznych pochodzące z
sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 7 990 187, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 000 000 zł. Projekt jest kompletny, który obejmuje wymagane załączniki, został opracowany zgodnie z wymaganym określonymi w artykule 212 ustawy o finansach publicznych. Zakres przewidziany dla organu wykonawczego upoważnień nie budzi zastrzeżeń. Uchwała Regionalnej Programu Powietrznego. Tak, w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok gminy Lipień. Wydaje się pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu przewidzianego w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok gminy Lipień. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W projekcie uchwały budżetowej gminy Lipień na 2023 rok przedłożonym Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach przez gminę Lipień zaplanowano deficyt budżetowy ustalony na podstawie artykułu 217 ustawy o finansach publicznych jako różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 8 990 187 zł. Źródłami pokrycia deficytu będą przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 7 990 187 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki w kwocie 1 000 000 zł. Planowane źródła sfinansowania deficytu są zgodne z ustawą o finansach publicznych. Prognozowana kwota długu została sporządzona z zachowaniem relacji, o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych. Informacje zawarte w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok oraz dane ujęte w wieloletniej prognozie finansowej wskazują na możliwość uzyskania przez jednostkę samorządu terytorialnego środków ze wskazanych źródeł w wysokości zapewniającej sfinansowanie założonego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Skład zastrzega również, iż w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w przedłożonym projekcie, w tym niezrealizowania dochodów w roku 2022, w wysokości przyjętego przewidywanego wykonania, sytuacja finansowa gminy może ulec zmianie i tym samym możliwość zaciągnięcia nowych zobowiązań może być ograniczona. W związku z powyższym zaopiniowano jak wstępnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę teraz panią przewodniczącą komisji uchwały czytania pierwszej uchwały o wieloletnim projekcie ocena 2023.
Mączka Janusz, Podgórska Alicja, Szczepania Krzysztof, Widera Mariusz, Woźniak Piór, z obecnych 12 za. Proszę następną uchwałę. Uchwała Rady Gminy Lipiec z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2023. Rada Gminy Lipiec uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 43 769 135 zł, w tym dochody bieżące 28 396 835 zł, dochody majątkowe 15 372 300 zł, jak w załączniku nr 1. Paragraf 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 55 195 861 zł 74 grosze, jak w załączniku nr 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 28 369 459 złotych 50 groszy. Z tego wydatki jednostek budżetowych 24 18 985 złotych 50 groszy. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 254 247 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 764 738 zł 50 groszy. Dotacje na zadania bieżące 714 500 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 127 519 zł. Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w artykule 5. 208 455 zł, obsługa długów 300 000 zł. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 25 539 152 złote 24 grosze. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 539 125 złote 24 grosze. W tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i 3, to jest 8 180 000 zł, jak w załączniku nr 2. Paragraf 3 ust. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 11 426 726 zł 74 grosze. Źródłem pokrycia deficytu są przychody. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych. Obligacje 7 990 187 zł. Wolne środki, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 ustawy, to jest 3 436 539 zł 74 grosze. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2023. Przychody 12 426 726 zł 74 grosze. Rozchody 1 000 000 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf 4. Limit z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu wynosi 7 990 187 zł. Limit występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu wynosi 4 miliony zł. Paragraf 5. Tworzy się rezerwę z budżetu w kwocie 4 miliony zł, z czego rezerwę celową na zadania kryzysowe 80 tysięcy zł. Rezerwę ogólną 220 tysięcy zł. Paragraf 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 2 430 589 zł. Zgodne z załącznikiem nr 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych, bieżących gmin, realizowanych z dotacji celowych, otrzymanych z budżetu państwa, to jest 213 365 zł. Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych 29 169 zł. Plan dochodów gminy w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 11 608 zł. Paragraf 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z opłat tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 72 tysiące zł. Wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 73 500 zł.
4-8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w roku 2023 w kwocie 4 674 500 zł, w tym dla jednostek sektora finansów publicznych 4 337 500 zł, dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 337 000 zł. Paragraf 9. Ustala się plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2023 roku w kwocie 26 826 402,24 zł. Z tego na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji na rok 2023 9 230 000. Na zadania wykazu przedsięwzięć do WPR na rok 2023 13 736 402,24 zł. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych 3 660 000. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 300 000 zł. Paragraf 10. Ustala się wydatki na programy i projekty współfinansowane w 2023 roku ze środków pochodzących z Funduszu Strukturalnych i Funduszu Spójności 8 289 080 zł. Paragraf 11. Ustala się plan finansowy z wydzielonego rachunku dowodów własnych na 2023 rok. Dochody w wysokości 34 000 zł, wydatki w wysokości 34 000 zł. Paragraf 12. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2023. Dochody 1 603 500 zł, wydatki 1 750 000 zł. Paragraf 13. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 roku. Dochody 14 000 zł, wydatki 14 000 zł. Paragraf 14. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku. Dochody 10 172 300 zł, wydatki 10 172 300 zł. Paragraf 15. Upoważnia się wójta gminy Lipie do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu innych niż określone w artykule 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem zmian wydatków między działami. Do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwoty uzyskania płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu. Zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 punkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu. Zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. Zaciąganie w roku 2023 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 4 000 000 zł. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się wójta gminy do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, dokonywania czynności, o których mowa w artykule 258 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki. Paragraf 16. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 17. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, kto jest za przyjęciem wyżej uchwały? Wyszykowski Zbigniew za. Koryn Maria. Kilan Andrzej. Kilan Zbigniew. Kąt Izabela. Kotala Ryszard, Kuc Ewa, Mączka Janusz, Podgórska Alicja, Szczepanin Krzysztof, Widera Mariusz, Woźniak Piotr. Na 12, obecnych 12 za. Proszę następną uchwałę. Uchwała
uchwała nr 59 Rady Gminy Lipiec z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. Rada Gminy Lipiec uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3. Przychody i rozchody budżetu na rok 2022. Do uchwały nr 42 łamane przez 270 przez 2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2022 jak poniżej. Zwiększa się paragraf 950 bezwolne środki, o których mowa w artykule 217 ustęp 2 punkt 6 ustawy o kwotę 5 195 835 zł 50 groszy, a zmniejsza się paragraf 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 5 328 804 zł. Oraz zmniejsza się paragraf 952, to jest spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 132 968 złotych 50 groszy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem uchwały? Woros Maria, Kilan Andrzej, Kilan Zbigniew, Kon Izabela, Kotala Ryszard, Kuc Ewa, Mączka Janusz, Olgórska Alicja, Szczepania Krzysztof, Widera Mariusz, Woźniak Piotr. Na 12 obecnych 12 za. Poszło następną uchwałę. Uchwała nr 59 Rady Gminy Lipiec z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Lipiec na lata 2022-2031. Rada Gminy Lipiec uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2031 ujętym w załączniku nr 1 i nr 2 uchwały nr 42 łamane przez 269 przez 2021 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Lipiec na lata 2022-2031 i otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Ulega zmianie treść objaśnień otrzymując brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Uchwała. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem uchwały? Wyszczkowski Zbigniew za. Woros Maria, Kilan Andrzej, Kilan Zbigniew, Kon Izabela, Kotala Ryszard, Kuc Ewa, Mączka Janusz, Podgórska Alicja, Szczepania Krzysztof, Widera Mariusz, Woźniak Piotr. Na 12 obecnych 12 za. 13 uchwały. Uchwała Rady Gminy Lipiec z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Lipiec na rok 2023. Rada Gminy Lipiec uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Lipiec na 2023 rok w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1 do 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącym komisji. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Wyszczkowski Zbigniew za. Woros Maria, Kilan Andrzej, Kilan Zbigniew, Kon Izabela, Kotala Ryszard, Kuc Ewa, Mączka Janusz, Podgórska Alicja, Szczepania Krzysztof, Widera Mariusz, Woźniak Piotr. Na 12 obecnych 12 za. Proszę następną. Uchwała nr 59 Rady Gminy Lipiec z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023 Rada Gminy Lipiec uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023 w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lipiec. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Szczkowski Zbigniew za. Woros Maria, Kilan Andrzej, Kilan Zbigniew, Kon Izabela, Kotala Ryszard, Kuc Ewa, Mączka Janusz, Podgórska Alicja, Szczepania Krzysztof, Widera Mariusz, Woźniak Piotr. Na 12 obecnych 12 za. Proszę następną uchwałę. Uchwała nr 59 Rady Gminy Lipiec z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie
sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązującej przy wyliczeniu zwrotu kosztów jednorazowego przewozu wynikającego z artykułu 39a ustawy Prawo oświatowe Rada Gminy Lidzie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się stawkę za 1 km przebiegu pojazdu obowiązującą przy wyliczeniu zwrotu kosztów jednorazowego przewozu wynikającego z artykułu 39a ustawy Prawo oświatowe dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm sześciennych za kwotę określoną w paragrafie 2 punkt 1 litera a rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalenia oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy. O pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm sześciennych na kwotę określoną w paragrafie 2 punkt 1 litera b rozporządzenia wskazanego w paragrafie 1 punkt a przedmiotowej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lidzie. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Wyszykowski Zbigniew za. Borys Maria. Kinan Andrzej. Kinan Zbigniew. Kąt Izabela, Potala Ryszard, Kuc Ewa, Mączka Janusz, Podgórska Alicja, Szczepania Krzysztof, Widera Mariusz, Woźniak Piotr. Na 12 obecnie 12 za. Proszę następną uchwałę. Uchwała nr 59 Rady Gminy Lidzie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zarządzenia zebrania miejskiego, na którym ma być dokonany wybór sołtysa sołectwa Brzuski. Rada Gminy Lidzie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji sołtysa miejscowości Brzuski pani Barbary Łódź zarządza się zebranie miejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa sołectwa Brzuski zgodnie z załączeniem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lidzie. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie Brzuski oraz urzędzie gminy Lidzie. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Wyszykowski Zbigniew za. Borys Maria. Kinan Andrzej. Kinan Zbigniew. Kąt Izabela. Kotala Ryszard. Kuc Ewa. Mączka Janusz. Podgórska Alicja. Szczepania Krzysztof. Lera Mariusz. Woźniak Piotr. Na 12 obecnie 12 za. Proszę następną. Uchwała nr 59 Rady Gminy Lidzie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Albertowie Rada Gminy Lidzie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Albertowie. Paragraf drugi. Granice obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określono na załącznikach graficznych nr 1 i 2. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Lidzie. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Wyszykowski Zbigniew za. Borys Maria. Kinan Andrzej. Kinan Zbigniew. Kąt Izabela. Kotala Ryszard. Kuc Ewa. Mączka Janusz. Podgórska Alicja. Szczepania Krzysztof. Widera Mariusz i Woźniak Piotr. Na 12 obecnie 15 za. Uchwała nr 59 Rady Gminy Lidzie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Już koniec. Dziękuję bardzo za odczytanie uchwał. I teraz pójdź. Radny Kotala, proszę pana. Ja tak na marginesie, bo te budowanie wszystkie też rady, albo to jest błąd, albo niedopatrzenie. No, na tych uchwałach nie ma po prostu numeru uchwały. Kolejności. To tak na marginesie. Dobrze, dziękuję bardzo. I w punkcie 25 mamy informację wójta gminy Lidzie w sprawie od 25 do 29 grudnia. Bardzo proszę pani wójt. Szanowny panie przewodniczący, państwo wiceprzewodniczący,
Rado, Gminy Lipie, panie, panowie sołtysi, pracownicy urzędu Gminy Lipie i wszystkie osoby słuchające, oglądające, zainteresowane sprawami Gminy Lipie. Jako gospodarz gminy pragnę dokonać podsumowania działań zrealizowanych w okresie minionych 12 miesięcy. Chciałabym zaznaczyć, że był to czas bardzo trudny, ponieważ były to skutki pandemii, rozpoczęta wojna w Ukrainie, no i kryzys gospodarczy, ale mimo wszystko dla gminy Lipie to był taki bardzo pracowity, bardzo wytężony rok i pod znakiem bardzo ważnych inwestycji. Przede wszystkim w 2022 roku bardzo skutecznie realizowaliśmy kolejne zadania inwestycyjne. One były ukierunkowane na zrównoważony, rozwój gmin, przede wszystkim na modernizację obiektów użyteczności publicznej, na rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz na remonty infrastruktury drogowej. Jedną z największych tegorocznych inwestycji była przebudowa budynku po byłej szkole w Zimnowodzie. Dzięki tym gruntownym pracom nieużytkowany obiekt stał się miejscem, w którym 8 rodzin z naszej gminy znalazło swój nowy dom. W ramach tego projektu również wyposażyliśmy nowoczesną świetlicę, która pełni funkcję centrum społecznościowych gminy Lipie i naprawdę ma bardzo duże uznanie. Teraz była kontrola prowadzona przez Urząd Marszałkowski, no dokumentacja dzieci, zainteresowanie rodziców ogromne. W trosce o jakość środowiska naturalnego wykonaliśmy termo modernizację gminnej oczyszczalni ścieków wraz z montażem instalacji OZE. Zakończyliśmy również pierwszy etap związany z budową kanalizacji sanitarnej Rębienice Szyszków wraz z przyłączami, to jest niespełna 700 metrów. Pierwszy etap. Warto podkreślić, że gmina ma już opracowaną dokumentację kanalizacyjną, techniczną na budowę kanalizacji w Albertowie i wstępnie ma przyznane 5 milionów z programu rozwoju obszarów wiejskich. Tutaj w tym momencie już wiem, że możemy łączyć to działanie i jako współudział w tym projekcie możemy również włączyć środki z Polskiego Ładu, więc przy kolejnej aplikacji do kanalizacji Albertów czy na kanalizację Albertów będziemy zabiegać środki z Polskiego Ładu, jako również udział własny. Mamy również rozpoczęte prace nad dokumentacją techniczną dla Kreśnisk, dla Stanisławowa, Lindowa, Julianowa. Oczywiście przygotowanie tych dokumentacji czy zlecenie tych dokumentacji było bardzo istotne, bo my już wiemy, że będziemy mieć przygotowane dokumentacje techniczne i że możemy aplikować o kolejne środki zewnętrzne. Czyli właściwie jesteśmy do tego przygotowani. Również istotne z punktu widzenia zasobów naturalnych było dokończenie modernizacji oświetlenia ulicznego. Tegoroczne działania polegały na tym, że zamontowaliśmy kolejnych 170 energooszczędnych opraw LED-owych. Spowodowało to, że na terenie całej gminy oczywiście zużywamy mniejszą ilość energii. Musimy popracować jeszcze nad kalendarzem astronomicznym w tych lampach, bo jednak firma Tauron, która zajmuje się obsługą właśnie tych lamp, no też się chyba troszkę przyzwyczaja do tego zegara astronomicznego, ale niemniej jednak myślę, że od dzisiaj się miały rozpocząć jakby ponowna instalacja czasu, w którym będą się nam albo świeciły, albo gasły. Zobaczymy, jak to się uda. Oczywiście całościowa wymiana systemu oświetlenia przyczyni się również do poprawy
efektywności energetycznej naszej gminy, bo zużywamy mniej prądu, mniej płacimy, a to jest oczywiście bardzo ważne, że w tej porze nocnej na przykład to natężenie prądu jest po prostu niższe. Również w tym bieżącym roku zapewnialiśmy nieprzerwany dostęp do wody pitnej mieszkańców wszystkich miejscowości, więc nie zgadzam się tutaj z tym stwierdzeniem, które napisał przedsiębiorca, że bezsensownie wydawaliśmy pieniądze. To nie jest prawda. Wykonaliśmy 5 kolejnych zadań inwestycyjnych, które dotyczą właśnie zapewnienia nieprzerwalnego dostępu do wody pitnej mieszkańcom. A więc nowy odcinek w Parzyniewach w lipcu, wymiana ostatnich fragmentów wodociągu z rur azbestowych i zamiana na rury PL. Połączyliśmy Lipie ze Zbrojeckiem, Lipie z Albertowem oraz budujemy dodatkową studię papierników. To były bardzo potrzebne działania, bardzo konkretne i ja nie spotkałam się z taką opinią, że gmina bezsensownie wydaje czy nieoszczędnie pieniądze. W celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego dokonaliśmy modernizacji drogi Rozalin Ałków przy udziale Wokru. Przebudowaliśmy drogę Lipie ulica Dolna przy udziale Nadleśnictwa Chłowóc, Lasów Państwowych i również, to były już pieniądze gminne, dokonaliśmy remontu drogi w Zbrojesku i w Stanisławowie. Pragnę w tym miejscu podkreślić, że dzięki podpisanej w październiku umowie z powiatem Kłobuckim rozpoczynamy gruntowną przebudowę drogi powiatowej, realizację linii na pole Oparzyniewy, ponad 12 milionów koszt tej drogi, 2,5 miliona udziału gminy. Również Generalna Dyrekcja rozpoczyna prace związane z budową chodnika w Kleśniskach. 11 milionów 400 koszt inwestycji, udział gminy 1 139 tysięcy. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że bez udziału własnego tych inwestycji by nie było, bo nikt nie chce z nami po prostu rozmawiać, jeżeli nie było udziału własnego. W bieżącym roku wykonaliśmy również modernizację i budowę chodnika w Zimnowodzie. Ta Zimnowoda jest dość mocna na dość długim odcinku, bo ponad kilometr 100 wykonaliśmy z udziałem wskazany chodnik w Zimnowodzie i dokończyliśmy czwarty etap, jeżeli chodzi o chodnik w Stanisławowie. Wywiązaliśmy się z podjętych zobowiązań. Aby zapewnić odpowiednią widoczność na drogach, oprócz wspomnianej modernizacji oświetlenia ulicznego, dowieśliśmy również 60 nowych lamp. Obecnie trwa budowa 67 nowych punktów oświetleniowych, 67 punktów nowych oświetleniowych. Postawiliśmy 5 nowych gwiazd przystankowych i 16 słupków przystankowych po to, żeby właściwie funkcjonował publiczny transport zbiorowy. My przymierzymy się do tego już na wiosnę, żeby doskonalić, tutaj pani Mariola to będzie pilotowała, aby ten transport doskonalić, włączyć te dwa przystanki, które mamy zaplanowane w budżecie, tam gdzie są najbardziej potrzebne i tak w każdym roku mam nadzieję, że do jakiejś perfekcji dojdziemy. Do użytku oddaliśmy również 3 kolejne prace zabaw. Przy budynku remizy w Zimnowodzie, przy CUS-ie w Zimnowodzie, ale to było obłożone projektem, więc to jakby niemożliwe było, żeby bez tego placu zabaw wykonać to zadanie i przy remizie w Papierniku. No fajnie, że w kolejnych miejscowościach udało się znowu zrobić coś fajnego, jeżeli chodzi o pracę zabaw. Wiele zadań wykonywaliśmy również sposobem gospodarczym i tutaj za ten udział osadzonych oczywiście bardzo dziękuję Zakładowi Karnemu w Sieradowie Śląskim. Tak jak wspomniałam, wymiana chodnika, remont obiektów użyteczności publicznej, bo i szkoła w Dowie, remiza w Dankowie, remiza w Leśnickach, świetlica w Papienniku, ośrodek w Troninach, ogrodzenie w Lipiu, remont mostu w Rębielicach Szlacheckich. To są te rzeczy z tego roku.
Pragnę zaznaczyć tu bardzo mocno, że pomimo tylu, tak wielu przedsięwzięć, to sytuacja finansowa na ten czas, 29 grudnia 2022 roku, jest bardzo stabilna. Od 8 lat gmina Lipie nie zaciągała żadnych nowych zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek. Żadnych. W grudniu 2021 roku dokonaliśmy wcześniejszej spłaty kredytu, to jest 1 700 000 wpłaciliśmy. Obecnie mamy tylko zobowiązania związane z emisją obligacji w kwocie 3 730 000 i to jest 8% planu dochodów gminy. To są jakby właściwie jakby nie było, to są naprawdę drobne kwoty, które gmina ma zobowiązać. Jeszcze raz powtórzę, od 8 lat nie zaciągaliśmy żadnych kredytów. Nie wiem, czy Państwo sobie przypominają, ale tutaj nadmienię, że przed każdymi wyborami to zawsze są takie czarne łabędzie wypuszczane, że gmina jest tak zadłużona, że już więcej się nie da i tak dalej. To nie jest prawda. Zobaczymy, jak będzie wyglądał rok 2023, ale 8 lat gmina nie brała żadnych kredytów i pożyczek. Nadmienię jeszcze, że ostatnio umorzyliśmy 4 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, o których pani skarbnik informowała, i to spowodowało, że dodatkowo 219 tysięcy mogliśmy przeznaczyć na inwestycje gminne. Oczywiście bardzo istotnym źródłem dochodów gminy są środki zewnętrzne. I dzięki tym środkom zewnętrznym możemy robić więcej i oczywiście szybciej. Zabiegamy o te środki. Myślę, że trochę żeśmy się już może wyspecjalizowali w pozyskaniu tych środków. Złożyliśmy 14 wniosków na 19 milionów i 2 kolejne wnioski z PROW-u 7 milionów. Czyli w sumie na ten rok, w tym roku pozyskaliśmy 26 milionów złotych. 26 milionów złotych to jest ogromna suma jak na jeden rok. I tutaj w tym miejscu chciałabym jakby bardzo mocno podkreślić i podziękować pracownikom Urzędu Gminy Lipie, bo oczywiście pani wójt wyjdzie i powie, gmina pozyskała 26 milionów, no ale to jest praca Wydziału Inwestycji, to jest praca pan Słomian, pani Kowalska, pan Wejlin, to jest praca pani Skalki, to jest praca wszystkich pracowników księgowości, głównej księgowej, pani Oli Fentysz, pani Iwonki Pilar, czy pani Małgosi Gazińskiej, może troszkę w mniejszym stopniu. Ale to jest również praca pani komendanckiej, bo to są przecież plany zagospodarowania przestrzennego. Więc to jest naprawdę praca zespołu ludzi. Zespołu ludzi, którzy jakby pracują. Bardzo dziękuję pracownikom urzędu, w szczególności kierownikom referatu, za wspólne spotkania, bo tych spotkań jest coraz więcej i w mojej ocenie w tych spotkaniach jest ogromna siła, bo my wspólnie podejmujemy decyzje, planujemy, realizujemy zadania. Może troszkę się tam jakoś tam sprzeczamy, ale to jest dla dobra gminy Lipie, żeby to wyszło nam jak najlepiej. Pięknie za to pracownikom urzędu i kierownikom referatu dziękuję. Mając na uwadze postępującą degradację środowiska, zmiany klimatyczne, również w tej dziedzinie ochrony środowiska mamy swoje jakby działania. 29 wniosków z gminnego programu, szkoda, że nie więcej, bo mieliśmy zaplanowane 50, prawda? Ale mieszkańcy nie wykorzystali tych środków, nie chcieli wymieniać pieców. No nie dziwię się też wcale ze względu na to, że no, tu cena węgla jest niestabilna, wojna, no to jakoś to są zmiany, które nie sprzyjają jakby bezpieczeństwu energetycznemu. Również w 2022 roku zebraliśmy 97 ton azbestu, ale w roku 2018 624 ton, czyli naprawdę o wiele mniej niż w tym roku. No być może mamy mniej w ogóle już azbestu. Również w tym roku realizowaliśmy program Czyste Powietrze i tu chcę powiedzieć, że 66 wniosków otrzymało dofinansowanie właśnie w tym roku. 15 jest korekt, 36 wniosków
już otrzymało rozliczenie dotacji. Również jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami, to chcę powiedzieć, że w roku 2022 zebraliśmy prawie 1500 ton odpadów, z czego niesegregowanych, czyli tych odpadów zmieszanych, około 600 ton i odpadów segregowanych ponad 900 ton. No jest to już o wiele więcej, ale niewystarczająco, żeby osiągać wskaźniki. Tutaj chodzi szczególnie o przedsiębiorców, ponieważ no, firma tutaj strach, jakby się w miarę wywiązuje z tego obowiązku. No tutaj ta duża firma, która zajmuje się przedsiębiorcami, no są pewne problemy w tym zakresie. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o pomoc społeczną, to była to pomoc rzeczowa, finansowa, żywnościowa i realizowana w formie usług. Była paczka bożonarodzeniowa dla seniorów, 283 paczki i paczki dla dzieci z niepełnosprawnościami, 48 paczek. Oczywiście funkcjonuje żłobek, całoroczne przedszkola, wakacyjne dyżury przedszkoli, program stypendialny, 76 stypendiów. Łożymy również na dofinansowanie do nauki pływania, ponieważ my tutaj zatrudniamy opiekunów, włączamy się do realizacji tego projektu. Również finansujemy Gminny Punkt Wsparcia Rodziny, co w tej dobie teraz tej pandemicznej wojny, braku stabilizacji, inflacji, drożyzny, ta pomoc psychologiczna jest chyba bardzo ważna, bo te problemy no, są też bardzo trudne i wymagają jakby specjalistycznego wsparcia. Chcę powiedzieć, że i podkreślić bardzo mocno, że psycholog przepracował 139 godzin, na przykład psycholog dziecięcy 188 godzin, a radca prawny ponad 170 godzin. Przypomnę jeszcze, że te nowe 8 lokali socjalnych, które znajdują się w Szkole Zimnowodzie, też są jakby takim efektem dodatnim, jeżeli chodzi o działania socjalne. Również realizowaliśmy tutaj problematykę zdrowotną, a więc szczepienia przeciw grypie, program Bestia w szkole. To też myślę bardzo ważne. Szczególnie chciałabym bardzo mocno podkreślić na uruchomienie publicznego transportu zbiorowego. Ponieważ z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych otrzymaliśmy ponad 234 tysiące, a na przyszły rok mamy zaplanowane ponad 326 tysięcy na rok 2023. To są bardzo duże pieniądze, z których korzysta nasza gmina i z których też finansujemy dowóz dzieci do szkoły. Także nam się to już nie pokrywa. My nie mamy takich wielkich wydatków, jak to było kiedyś. Autobusy, kierowcy, różne rzeczy, wyjazdy 1500, prawda? No teraz jest to bardzo jasne, przejrzyste i te środki z Funduszu Przewozów Autobusowych naprawdę są no, bardzo pomocne. Szanowni Państwo, krótko, jeżeli chodzi o zakup węgla. Praktycznie gmina Lipie zrealizowała wszystkie wnioski. Gmina Lipie zrealizowała wszystkie wnioski, które złożyli mieszkańcy. A więc 496 wniosków myśmy przyjęli. Wydaliśmy dotychczas 409 faktów. Na chwilę obecną 409 faktów, tylko wiele osób się już wycofało, że nie chcą teraz w grudniu, tylko chcą dopiero na nowy rok czy to. Te osoby, które potrzebowały węgiel, dostały w naszej gminie. I nie słyszę tutaj o żadnych problemach. Dobrze, że naszej gminie udało się zawrzeć umowę z firmą Węgrowox, bo jednak ta firma jest mniej problematyczna, a węgiel jest dobrej jakości, bo nie słyszę, że jest inaczej. Chciałabym tutaj bardzo serdecznie jeszcze raz podkreślić, że bez firmy
pana Daszka i bez firmy pana Torby, trudno byłoby nam mówić o może płynnej, o takiej bezproblemowej realizacji tego dodatkowego zadania. Dzięki tym firmom naprawdę bezproblemowo gmina zrealizowała zadanie dotyczące rozprowadzenia węgla. Bardzo jeszcze raz serdecznie dziękuję i tu myślę, że pan Mariusz przekaże właścicielowi, a pan przewodniczący panu Tołpie podziękowania za to, że bezproblemowo po prostu zrealizowaliśmy zadanie. Również bardzo sprawnie gmina wykonała prace związane z wypłatą dodatku i teraz dodatek osłonowy 1060 wniosków, 757 tysięcy, ponad 757 tysięcy. Było złożonych 1110, czyli, a wypłacono 1060, czyli jednak na te 50 wniosków nie zostało wypłacone. Dodatek węglowy 1558 wniosków raczej złożono na kwotę 4674 tysiące. Wniosków złożono 2386. Więc tutaj jeszcze cały czas te wnioski dochodzą, około 70 wniosków o decyzje odmowne po prostu. Teraz tak, 113 wniosków było złożonych o dodatek z tytułu wykorzystania innego rodzaju opału niż węgiel na kwotę 259 wniosków, 4 wnioski o dodatek dla podmiotów wrażliwych i tylko 7 wniosków o dodatek energetyczny. Ale te wnioski nie są jeszcze zrealizowane, bo na ten cel gmina nie otrzymała jeszcze środków, więc jak mieszkańcy będą pytać, dodatek energetyczny nie jest wypłacony, bo nie mamy na to pokrycia środków. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców, to tutaj przede wszystkim działalność ochotniczych straży bojowych, ochotniczych straży pożarnych. Mieliśmy ćwiczenia, mamy nowoczesny sprzęt, ale żołnierze też sami zakupują sprzęt, sami pozyskują środki, a też te środki własnych. Także bardzo dziękuję. Tutaj szczególny hymn to wiecie Zbrojewsko, wiecie temu Zbrojewsku, gdzie też panią bardzo blisko. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o dziedzictwo historyczne, o kulturę, to tylko przypomnę uroczystość ponownego pochówku świętej pamięci Józefa Kietosa, Dni Walki Męczeństwa Wsi Polskiej, 83. rocznica wybuchu II wojny światowej, Narodowe Święto Niepodległości, podniesienie flagi na maszt w ramach projektu pod biało-czerwoną w szkole, w zespole szkolnym, przedszkolnym w Bikiu, gminno parafialne do Rzymki w Zamkowie, smaki jesieni przygotowane przez KGW, bieg jesienny imienia redaktora Tomasza Hopfera, Powiatowy Dzień Strażaka oraz liczne inicjatywy podejmowane przez GOP. Oczywiście to są tylko hasła, ale tak naprawdę one wymagały pracy przygotowane. To jest wysiłek wielu osób, wielu organizacji, zespołu ludzi, aby te hasła przekuć w konkretne wydarzenia, które autentycznie zadziały się w gminie Lipie w 2022 roku. Jeżeli chodzi o politykę informacyjną, to zasady jawności życia publicznego w mojej ocenie osobistej są na bardzo wysokim poziomie. Transmisje sesji, transmisje wszystkich komisji, chociaż nie jest to obowiązkowe, biulety nasza gmina, listy, tych listów było około 15. Również były bezpośrednie spotkania z mieszkańcami. Uważam, że ten kontakt jest bardzo dobry. Szanowni Państwo, chciałabym, może to rozwinąć bardziej, ale myślę, że jakby było za długo, to byście mnie już słuchać nie chcieli. Więc chciałabym wyrazić ogromną wdzięczność wszystkim tym, którzy pracowali na te zadania, które wymieniłam w każdym obszarze i w każdej dziedzinie. I przede wszystkim dziękuję Wysokiej Radzie Gminy Lipie, bo to od Waszych decyzji zależała realizacja tych zadań. Bez Waszej decyzji niemożliwe byłaby realizacja tych zadań.
Dziękuję Państwu sołtysom za pomoc, za wsparcie, za taką merytoryczną czasami pomoc. No bez Waszego udziału trudno byłoby mówić o tych działaniach inwestycyjnych i nieinwestycyjnych. Również podziękowania kieruję w stronę pracowników urzędu, o którym już dziękowałam, dyrektorom, pracownikom jednostek organizacyjnych gminy, WOK-owi, parafiom, księżom, lokalnym firmom, organizacjom pozarządowym i stowarzyszeniom. Za bardzo efektywną współpracę składam podziękowania panu posłowi Szymonowi Giżyńskiemu. Składam podziękowania panu staroście Henrykowi Piekurze, Radzie Powiatu Kłobuckiego na czele z panem przewodniczącym Zbigniewem Wiśniakiem. Podziękowania składam z dyrekcji Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim, Komendzie Powiatowej Policji, Straży Pożarnej. I przede wszystkim dziękuję mieszkańcom za zaufanie, za aktywne uczestnictwo. Chciałabym jeszcze wspomnieć o jednym podziękowaniu. To jest takie podziękowanie z serca płynące wszystkim mieszkańcom, którzy włączyli się w pomoc dla mieszkańców Ukrainy w związku z wojną. Ta pomoc była wyrazem naprawdę ogromnego serca, człowieczeństwa, bo to była pomoc finansowa, rzeczowa. Przedsiębiorcy remontowali nam lokale, mieszkańcy udzielali schronienia we własnych domach. Myśmy tutaj, Rada Gminy przeznaczała środki na zakup środków opatrunkowych, prawda, całe kartony wysyłaliśmy w tym zakresie. To były tylko przykłady i za to bardzo serdecznie dziękuję mieszkańcom, bo nie sposób wspomnieć o tym, że gmina Lipie zdała egzamin z człowieczeństwa. Ja już kiedyś o tym mówiłam. Mieszkańcy zdali egzamin z miłości do drugiego człowieka. Chciałabym bardzo serdecznie potem podziękować Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Wodom Polskim, bo przecież z Wodami Polskimi zrealizowaliśmy przedsięwzięcie w Troninach. Przedsięwzięcie przepiękne, Nadleśnictwu Kłobuck, Lasom Państwowym, Urzędowi Wojewódzkiemu, Urzędowi Marszałkowskiemu. Dziękuję wszystkim instytucjom, które przyczyniły się do rozwoju gminy Lipie, bo to wszystko ma wpływ na rozwój gminy Lipie. Szanowni Państwo, stoimy u progu nowego 2023 roku i myślimy o tym, jak będą wyglądać kolejne miesiące, jaki to będzie ten rok 2023, jaka przyszłość czeka mieszkańców i gminę Lipie. I chciałabym powiedzieć, że o rozwoju gminy zawsze tak myślałam, że ma być to rozwój całościowy, zrównoważony, perspektywiczny, tak aby ta gmina była ciekawym miejscem dla zamieszkania, nie tylko dla nas, ale również dla naszych dzieci i dla naszych wnuków. Czy te dzieci i nasze wnuczęta będą chciały w tej gminie zostać i będą chciały tu mieszkać? Bo to jest najważniejsze. Jaka będzie liczba mieszkańców gminy za rok, za dwa, za trzy i tak dalej? Jaka będzie oferta dla mieszkańców gminy? Oczywiście przed nami są kolejne możliwości i wyzwania i tu wspólnie z kierownikami referatów, z pracownikami, my już właściwie wczoraj mieliśmy naradę, już rozmawiamy o nowych naborach. Chcielibyśmy zrealizować zadania za co najmniej 50 milionów złotych i to jest nie tylko budowa przodków, który jest niezbędny. Gmina Lipie nie ma punktu selektywnej zbiórki odpadów i ten punkt musi w trybie pilnym powstać. Zresztą gospodarka odpadami, no to jest priorytet, bo to są kary. Budowa kanalizacji w Kleśniskach, one się znajdują w aglomeracji, my nie mamy wyjścia, bo tą aglomerację musimy obsłużyć. Budowa kanalizacji w Albertowie, żeby wykorzystać środki z progu w kwocie 5 milionów złotych, prawda? Budowa kanalizacji Stanisławów, Linków i oczywiście musimy tu myśleć o funduszach nie tylko z KPO, czyli z tego Krajowego Planu Odbudowy, na które czekamy, ale w ogóle ze wszystkich funduszy, które oferuje nam Unia Europejska. Czy to będzie Fundusz Spójności, czy jakieś inne fundusze dla Śląska. Nasza
ma innego słowa, musi mieć dokumentacje techniczne, aby rzeczywiście wykorzystać jeszcze nawet lepiej niż tą perspektywę, która mija. Bez dokumentacji technicznej nie damy sobie rady. Ale nie damy sobie też rady bez udziału własnego. Posłuchajcie Państwo, możemy mieć 1000 dokumentacji na półce, jeżeli nie będzie udziału własnego, to ja się pytam, kto przyjmie odpowiedzialność za losy tej gminy, jeżeli będą dokumentacje, nie będzie wkładu własnego. Jedno jest pewne, że aby zapewnić rozwój gminy, nie możemy konsumować wszystkich dochodów bieżących. My nie możemy konsumować wszystkich dochodów i na bieżąco po prostu wydawać. My musimy mieć dokumentację i my musimy mieć strategicznie udział własny do inwestycji, które już się rozpoczną. One się rozpoczną już na początku nowego roku. Nasi pracownicy już są poinformowani, w jakim kierunku idziemy. Oczywiście nie da się realizować wszystkich potrzeb, bo są tacy ludzie, którzy mówią, że w gminie się nic nie robi. No naprawdę się w gminie nic nie robi, prawda? Są też tacy, mają prawo też do takiej oceny. Ale my o gminie Lipie musimy myśleć, o naszej gminie musimy myśleć wielopłaszczyznowo i musimy brać pod uwagę właśnie ten rozwój strategiczny w gminie, czyli co będzie za rok, za dwa, za trzy i tak dalej. Szanowni Państwo, przez 8 lat nie braliśmy kredytu, chociaż nie chcę tego powtarzać, bo to jakoś tak dziwnie mi się kojarzy, ale nie braliśmy. Mamy zasób, mamy pewne możliwości, prawda? I tylko teraz musimy te możliwości, tak jak było napisane w uzasadnieniu Regionalnej Izby Obrachunkowej, należycie wykorzystać, czyli z wielką rozwagą, z wielką roztropnością wydawać pieniądze publiczne. I tutaj oczywiście nie mogę nie wspomnieć o tym, że 1,5 miliona rocznie wydajemy na utrzymanie jedno-, dwu- czy osobowych klas. Przykro mi, że to powiem, ale kto nie rozumie tego mechanizmu rozwoju gminy i bezsensownie wydaje publiczne pieniądze, ten po prostu szkodzi gminie. I to jest moja ocena. Szkodnictwo gminy w tym zakresie jest ogromne. Kto zagwarantuje, że te pojedyncze klasy, dwuosobowe czy osobowe klasy, będą widziały przyszłość w naszej gminie? Że te dzieci tu będą mieszkać? Kto zagwarantuje? My wydajemy 1,5 miliona z budżetu gminy, prawda? Myśląc o rozwoju gminy. A kto nam zagwarantuje, że to jedno dziecko będzie tutaj mieszkać w naszej gminie? Nikt. Ale my wydajemy pieniądze. Oczywiście, jeżeli to 1,5 miliona, to byłoby to 15% udziału własnego, to możemy realizować inwestycje za prawie 12 milionów złotych. Można? Można. Szanowni Państwo, 13 grudnia 2022 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał warunki rozstrzygnięcia i oczywiście zgadza się z żądaniem gminy. Czekamy na uzasadnienie. Jest to kolejny szósty wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który przyznaje rację gminie. I sąd uznał, że postanowienie śląskiego kuratora oświaty i ministra edukacji zostały wydane z naruszeniem przepisów prawa. Szanowni Państwo, jak to brzmi? W państwie w 2022 roku, gdzie Wojewódzki Sąd Administracyjny wydaje wyrok w imieniu naszej najjaśniejszej Rzeczpospolitej i lekceważy to śląski kurator oświaty i minister edukacji i nauki. Jak to możliwe jest, że w państwie prawa nie przestrzega się prawa, nie przestrzega się wyroku prawa? Chciałabym jeszcze raz mocno podkreślić, że bardzo proszę niektórych radnych,
zasady, o rozwagę, odpowiedzialność i racjonalność w myśleniu w tej kwestii. Tu się nie da uprawiać polityki, tu po prostu trzeba pracować dla dobra gminy, dla dobra mieszkańców. Uchylenie tych wyroków mówi jasno, że to, co robi kurator i to, co robi minister, jest w sprzeczności z obowiązującym prawem. Że kurator wydaje wadliwe i naruszające przepisy prawa postanowienia. To jak to jest możliwe w 2022 roku w państwie prawa? Szanowni Państwo, możemy się różnić w wielu sprawach i ja przez te 12 lat nauczyłam się odbierać te różnice bardzo pozytywnie i mam bardzo wiele szacunku do wszystkich, którzy mówią inaczej. Ale Szanowni Państwo, tu chodzi o losy naszej gminy, tu chodzi o losy naszych mieszkańców, tu chodzi o co? O pieniądze, o to, żeby gmina mogła wykorzystać środki. Musi mieć dokumentację i musi mieć udział własny. To jest zrozumiałe. Wszyscy chcemy rozwoju i wszystkim powinno zależeć na rozwoju, bo nasza gmina jest jedyna, jest najważniejsza dla nas wszystkich. A nasze dzieci wnuki, przecież to mamy tutaj Państwo siedzieć. Dlatego też wierzę głęboko, że w 2023 roku te wszystkie działania będą wspólnymi działaniami na rzecz, dla dobra naszych mieszkańców. O co proszę i w nowym roku życzę Państwu, mieszkańcom, Radzie, Sołtysom, pracownikom urzędu, aby wspólnota działań zaowocowała po prostu wspólnymi efektami i aby zaowocowała rozwojem gminy. Rozwój gminy jest najważniejsze. Wszystkiego dobrego, Szanowni Państwo, w nowym roku. Niech będzie jeszcze lepsze, bo przynajmniej tak jak ten. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękujemy. I mamy jeszcze punkt wniosku uwagi radnych Sołtysów. Bardzo proszę, jeżeli takie są. Radny Woźniak. Ja chciałem Panie Wójcie zapytać, kiedy się możemy spodziewać tych wodnika w celu położenia do tej łazience. Panie Pan Stary, pierwsze projekty i one mają dotyczyć oświetlenia ulicznego. Więc chciałabym
przypominacie sobie, tutaj pan Adrian Węgrowski przedstawiał nam, gdzie wymienić lampę, gdzie dołożyć lampę, a gdzie dobudować oświetlenie. I w styczniu na tej komisji wspólnej, 12 stycznia, przypominam, w sprawie trasy rowerowej, chciałabym już jakby wstępne rozeznanie przeprowadzić, czyli państwo sołtysi, państwo radni, zgłaszacie nam jakby nie to, co było zrobione, tylko to, co nie jest zrobione, a chcielibyście państwo jeszcze włączyć nowe lampy, nowe jakieś odcinki oświetlenia, to 12 stycznia przyjmujemy zgłoszenia, bo chcemy wypracować, nie wiem, w ciągu 2 miesięcy, nie wiem, jak to się uda, nowy program funkcjonalno-użytkowy, bo chciałabym, aby podejść do kolejnego etapu związanego z oświetleniem ulicznym. Więc jak najbardziej może pan to zgłosić, nie ma problemu żadnego. Jeszcze tam w tych parzymiernach jest jakaś piękna lampa sodowa. Pamiętam na zebraniu, że pani zgłaszała. Ale to pan sobie nie ustawić. No właśnie nie wiem, jak to jest, ale tą lampę trzeba jeszcze ustawić. Nie wiem, czy to jest prywatne. A prywatne, właśnie to jest. Na komisji wystarczy zgłosić, bo my to będziemy zapisywać, więc jakby przyjmujemy kolejne zgłoszenia, otworzymy nowy program funkcjonalno-użytkowy. To, co jest zrobione, jest. To, co było możliwe, co mieściło się w określonym limicie finansowym i byśmy to zrobili, ale teraz przyjmujemy kolejne zgłoszenia, czy te wnioski, które nie zostały zrealizowane, prawda, żeby stworzyć nowy program funkcjonalno-użytkowy i aby się o nowe środki po prostu znali. To na tej samej komisji, 12. Tego 12 stycznia. Dobrze, no. Dziękuję. Ja jeszcze chciałem prosić, żeby była, zmienić tam jak się jedzie na cmentarz, tutaj na prawo, na cmentarz, no to tak przy, od Częstochowskiej, ona świeci nie na tą drugą stronę tej drogi, tylko świeci w pola. Czy w ulicę bardziej, nie? Tutaj na tą Częstochowską, bo tam są dwie lampy, na tym jednym słupie. Żeby ją tylko skierować po prostu w stronę, w stronę tej drogi cmentarza, na cmentarz jeszcze kieruje. No bo to po co ma świecić jednej drugiej? Właśnie. Proszę bardzo, panie Rzeszko. Ja mam pytanie. Ja nie wiem, czy to pytanie będzie do pani wójt, czy do kolegi radnego. Czy coś będą w sprawie tego przygotowania na tą szkołę, że tam szkołę, która była w Natoli, nie sprzedana, że nie powstał tą startu. Czy tam coś wiadomo o tym oszkodowaniu, czy nie, jak to wygląda? Bo z tego, co doszły mnie słuchy, że jakieś 60 tysięcy miało być tej kary, została ona przeznaczona na plac zabaw na Dolinie. Moim zdaniem powinna być przeznaczona na wszystkie 3 wioski, bo ta szkoła była na 3 wioski i kara również na 3 wioski. Więc dlaczego jedna wioska sobie uzyskuje prawa do wydatkowania tych pieniędzy z tej kary za szkołę? A drugie pytanie, no może to doszło do jakiejś poszło bardzo, że ta droga, która powstała z Brysku, to powstała tylko dzięki koledze radnemu. Ja w ogóle nie prosiłam pani wójt, nie zabierałam głosu na zebraniach rady. Nic kompletnie nie mówiłam w sprawie tej drogi. Dziękuję. Proszę pani. Szanowni państwo, droga została zrobiona i to już jest najważniejsze. A reszta to już naprawdę nie ma się tego, to ja się nie będę do tego absolutnie. Jeżeli chodzi o tą karę, to wpłynęła tylko jedna, ja już dokładnie nie mam, 30 pani skarbnik. 36 tysięcy. Ale one nie są wprowadzone do budżetu, one przejdą jako wolne środki na przyszły rok, na razie nie zostały na żadne zadanie przypisane. Bo dopiero na drugi rok to był program, że powstanie plac zabaw. Plac zabaw na Dolinie. Ja myślę sobie tak, no na pewno będzie to rzecz dyskusyjna, prawda? Jeżeli państwo chcecie, możemy się spotkać w tym zakresie, ale wydaje mi się, że ze względu na to, że na Zbrojeck jednak powstała droga, prawda, i gmina wydała pieniądze, no możemy rzeczywiście te pieniążki przeznaczyć na ten plac zabaw, na to. Ale to powinno być spotkanie, wtedy być
decyzję, a nie podejmujemy... Jeżeli sobie Państwo życzycie, takie spotkanie mogę tutaj zaplanować, nie mam problemu żadnego, no ale wydaje mi się, że tak te pieniążki powinny iść na Dolina, jednak tam ta cała powinny powstać. Nie wiem, możemy się spotkać w tym temacie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Radny Kodanierz. Pani Sołtys, nie wiem, czym się Pani zajmuje, jakimiś spotkaniami. Skąd Pani ma takie wiadomości? Tego to nie wiem, że Pani nie patrzyła. Przecież są wszyscy nagrywane, Pani występowała. Nie wiem, czy Pani takich po prostu wiadomości udziela. Z drugiej strony DPS. Znowu, przecież to było wiadomo. Ja tu zgłosiłem, bo ja mam notarialny. Masz? No to oczywiście trzeba było zgłosić problem, nie byłoby problemu. Ja to zgłosiłem. Sprawa poszła, nikt nie robił tajemnicy i nikt nie mówi, że pieniądze muszą być do Natolina. Nikt tego nie uzgadniał, bo tych pieniędzy jeszcze formalnie fizycznie nie ma. No dobrze są, ale ktoś formalnie miesza, że będzie plaza. Chcecie, zrobimy zebranie, ale gwarantuję na 100%, że nie przejdzie to na brzuski ani na projekt. Bo już tamten po prostu powiedziałbym normalnie tak. To nie jest moja opinia. To jest opinia mieszkańców Natolina. Bo dlaczego? Szkoła jest na Dolinie, nie na Zbyrzecku. Ale ile? Każdy mieszkaniec na Dolina, który pamięta, Zbyrzecko było przeciw budowie szkoły na Dolina. Proszę się zapytać. Ale panie Ryszardzie, nie ma co. Ale nie, tylko chcę wyjaśnić. Możecie zrobić zebranie jak najbardziej. Obojętnie gdzie. Ale my możemy zrobić spotkanie z autystów. Dziękuję bardzo.
kończy się rok 2022. Kończy się ten rok 2022, chociażby bardzo trudny, ciężki, wojna w Ukrainie, inflacja, drożyzna, ale mimo tego chciałbym bardzo serdecznie podziękować za współpracę z panią wójt, z radnymi, z pracownikami urzędu i sołtysami. Współpraca, myślę, układała się bardzo, pomimo tych trudnych warunków, bardzo dobrze. Te problemy rozwiązywaliśmy wspólnie. A w tym naszym pracującym w 2023 roku chciałbym wszystkich życzyć, aby ta współpraca trwała i w jednej i drudzy porozumiewali się bez jakiejś kłótni, bez jakiejś nienawiści, złośliwości. I chciałbym wam wszystkim życzyć, że waszym najbliższym znajomym, sąsiadom dużo zdrowia, bo to zdrowie jest najważniejsze, szczęścia, zadowolenia, spełniania marzeń. No i wszystkiego, czego sobie życzycie. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję.